Dzień dobry, z tej strony Karolina, witam na kanale Meble Forever. Dzisiaj zapraszam do obejrzenia naszego filmiku z targów Meble Polska 2020. Targi, te to największe targi w Europie Środkowo-Wschodniej, w Polsce. Są to targi, na których możecie Państwo zobaczyć meble zarówno do sypialni, jak i do kuchni, do łazienek, wypoczynki, meble biurowe. Są to targi dla specjalistów, dla ludzi z branży. Tutaj wszystkie firmy pokazują swoje nowości, pokazują rzeczy, którymi chcą się wyróżnić, na przykład tak jak takie łóżko z baldachimem. Możecie tutaj spotkać Państwo meble z różnych materiałów, czyli właśnie tak jak tutaj widzicie Państwo meble tapicerowane, wypoczynki, mogą być również meble z płyty, mogą być również meble z drewna, mogą, są. Jak co roku każda firma stara się wyróżnić, pokazać ładne stoiska. Dosyć silnie widać ten trend taki w kwiaty, w naturę. Dużo ciekawostek. Tak jak mówiłam wcześniej, każda firma próbuje się czymś wyróżnić. Tutaj zobaczymy to, co bardzo też klienci zwracali uwagę. Jak ktoś chce posiedzieć w deszczu na kanapie, to ma taką kanapę, ale nie, tak śmiechem, żartem. Chodziło po prostu o to, że firma pokazuje tutaj nam to, że materiał jest wodoodporny, że nie przemaka, to, że spływa po nim woda, ale ja się śmieję, jakbyśmy chcieli sobie w nogach posiedzieć w basenie, jeszcze żeby na nas deszcz padał, no to wtedy taki materiał i taka kanapa, ale to teraz Państwo widzicie, jak bardzo ładnie ta woda właśnie, że ona nie wsiąka, tylko się tworzą kropelki i spływa. Ciekawy pomysł, dlatego że stoisko się cieszyło popularnością, zwracało uwagę, więc automatycznie więcej osób na to stoisko zaglądało. Producent sof, kanap, tutaj też producent wykorzystał ten patent, łóżko z kominkiem. Nie wiem, czy później producent ma to w ofercie, czy nie, ale no, bardzo duże zainteresowanie. Niektórzy, jak widać nawet na filmie, podchodzili, dotykali się i sprawdzić, co to jest, co się z tym dzieje. Ciekawy pomysł, łóżko się bardzo ładnie prezentuje. Na targach możecie Państwo oprócz tych mebli takich nowoczesnych zobaczyć również formy bardziej klasyczne, bardziej dostojne, również to, co się dzieje w aranżacji wnętrz takich właśnie tego typu. Ja się śmieję zawsze, że do pałacowych, ale są to wnętrza takie bardziej klasyczne, bardziej okazałe. Też tego typu meble można obejrzeć, oglądamy, zaglądamy, patrzymy, co się dzieje też również w tej konwencji meblowej. Bardzo dużo zwiedzających, w zeszłym roku około 22 tysięcy z 65 krajów, również wystawcy z różnych krajów, bo i z Ukrainy, i ze Słowacji, i z Polski. Tutaj jeszcze kawałek właśnie mebli na przykład nowoczesnych, też meble właśnie łazienkowe, też meble kuchenne, więc połączenie różnych tutaj struktur. Jeżeli chodzi o wystawców z różnych krajów, też różnie przyjeżdżali z Chin w tym roku. Nie wiem, nie zauważyłam, pewnie nie było ze względu na sytuację, jaka jest. I to, co ja najbardziej kocham, teraz Państwo widzicie, czyli drewno. Drewno w wszelkiej formie, wszelkiej postaci, w połączeniu z różnymi rzeczami. Tutaj producent łóżek i jadalni z drewna dębowego, świerkowego, akurat słowacki producent. Bardzo ciekawe produkty, ładna aranżacja, ładny pomysł na te rzeczy. Przynajmniej dla mnie coś ciekawego, dla naszego sklepu Lubimy Drewno. Coś, co na przykład mnie bardzo zauroczyło. Dużo propozycji. Kolejny producent również mebli drewnianych, łóżek. Też ciekawa propozycja dla wszystkich miłośników drewna. Warto zwrócić uwagę też na tego typu produkty. Oczywiście kolejna firma zajmująca się stołami, rozwiązania dotyczące rozkładania stołów, nowoczesne pokazanie możliwości właśnie, co można zrobić z drewna ze stołem, jeżeli nie chcemy koniecznie, żeby był mały, standardowy. Oczywiście wszystkie firmy, które, z którymi my współpracujemy, będą również oddzielne filmiki. Natomiast teraz pokazuję taki spacer, to co w pierwszym momencie zobaczyliśmy, co po tym pierwszym dniu obejrzeliśmy, co zwróciło naszą uwagę, ale zapraszam oczywiście do oglądania innych filmików na naszym kanale z targów. Będą oddzielne filmiki właśnie o firmach, z którymi my współpracujemy. Tutaj na przykład macie Państwo stoisko, gdzie producent wykorzystuje drewno w połączeniu z metalem. Meble takie bardziej loftowe, też troszeczkę w innym wykonaniu, tutaj te zawiasy, więc też coś innego, pokazany pomysł. Ciekawa rzecz tutaj za chwilkę będzie pokazana, chyba dla wszystkich panów albo dla miłośników trunków mocniejszych, czyli taki jakiś ława, skrzynia, barek, to się rozkłada, ciekawy kolor.
No, fajny pomysł, coś, co można sobie przemyśleć później, bo bardzo fajnie wygląda. Tutaj też bardzo ciekawe będzie za chwileczkę wykorzystanie takiego stolika szklanego z gitarą. Też ciekawie wygląda, tu troszkę może mnie widać, bo się słońce nam odbija, ale też bardzo, bardzo ładny produkt. No i tutaj przechodzimy do stoiska już pierwszej firmy, z którą tak ściśle współpracujemy, czyli firma Materasso, firma słowacka. W tym roku troszkę inny układ stoiska, oczywiście stoisko bardzo ładne, duże. W tym roku w środku materace, na zewnątrz łóżka, żeby ładniej było widać, żeby można je było obejść. Oczywiście tutaj firma się specjalizuje raczej w łóżkach z wyższymi zagłówkami, pięknie wykończone tyły, łóżka masywne. Też na filmiku widzicie Państwo ławeczkę. Fotel, podnóżek to też można u producenta kupić, można kupić w materiale, można kupić, zamówić w materiałach takich jak łóżka lub podobnych z innym printem, z innym wzorem, ale to wszystko też można sobie u nas na przykład w sklepie skonfigurować. Oczywiście zapraszamy, produkty bardzo fajne, bardzo dobre, bardzo ekologiczne. Kolejny producent, z którym współpracujemy, jest to firma Jampol. W tym roku bardzo postawili na łóżka, czego wcześniej mieli mniej, raczej się zajmowali samymi materacami. W tym roku właśnie łóżka tapicerowane plus taki system kanapa, sofa rozkładana. Tutaj przechodzimy też do stoiska kolejnej firmy, z którą współpracujemy, firma Drewmax. Jest to producent mebli drewnianych, Buk, Dąb oraz Sosna. Też pokazali tutaj kilka nowych propozycji. Jak zwykle ładne, eleganckie stoisko. Tam w tle też widzimy stoły, krzesła z innej firmy. Wszystko bardzo ciekawe, bardzo ładnie, dużo odwiedzających, więc tak jak Państwo widzicie, ciężko tutaj się przedostać, nakręcić, żeby było dobrze widać. Komody z serii Classic, komody dębowe. Meble bardzo estetyczne, bardzo wytrzymałe, piękne meble. Tam widać jeszcze stół, krzesła. Zaraz przejdziemy kawałeczek dalej, to zobaczycie Państwo też taką aranżację do salonu, plus jedno nowe łóżko, jeszcze żółtna klasika. Tutaj mamy właśnie nowe krzesła, takie bardziej fotelowe ze stołem, witrynę, komodę, stolik, bardziej aranżacja właśnie z klasika do salonu. I teraz będziemy mieć nowość, nowe łóżko bukowe. Oczywiście można u nas zamówić. Tutaj firma Koło, z którą też współpracujemy i też pokazała kilka nowych łóżek w ofercie, materace, więc takie nowości, które można u nich zakupić, zobaczyć, można wybrać. Oczywiście też u nas, gdyby Państwo byli zainteresowani, można takie mebelki zamówić. Wszystkie firmy bardzo się przykładają do tych stoisk. Tutaj mamy coś, co ja uwielbiam. Firma piękna, piękna bardzo ściana taka z kwiatów. Jest to kolejny wystawca, z którym współpracujemy, czyli Meble Marzenie, Comforteo, producent materacy, łóżek tapicerowanych, kontynentalnych oraz kanap wypoczynku w SOF. Bardzo ładne stoisko, zresztą jak zwykle. I kolejny wystawca, z którym też współpracujemy i który zawsze ma największe stoisko, bardzo ładne, bardzo duże, bardzo zawsze ciekawe, to jest firma Versal. No ale Versal, wiadomo, no to jest Versal, więc duże stoisko, duża ekspozycja, też pięknie kwiatowo, więc widać bardzo mocno ten roślinny taki trend. Wyeksponowane zarówno łóżka, jak i szezlongi, jak i kanapy, nowe tkaniny. Widać jakieś nowości, nowe tkaniny, nowe wypoczynki, nowe łóżka. Też mają dołożone łóżka z dodatkiem drewna, plus do tego meble takie typu właśnie jak teraz było widać, czy stoliczki, czy szafki, czy takie komódki. Fajnie, bardzo ładnie wyeksponowane kanapy na tych obrotowych podestach. Można sobie zobaczyć z każdej strony. Ciekawa rzecz też właśnie tak przykuwała uwagę. W inny sposób troszkę pokazanie na targach kanap. Wszystkie firmy oczywiście wszystko przygotowały starannie, bardzo ładnie. I kolejna firma, z którą współpracujemy, czyli firma Dekord, fabryka mebli Dekord. W tym roku oprócz tych standardowych swoich mebli dębowych pokazali również meble z drewna jesionowego. Taka kolekcja. Nie wiem, czy będzie w ofercie. Będzie wszystko zależało od tego, czy te meble będą się podobać zwiedzającym targi, jak będą do tego podchodzić. Natomiast ja uważam, że ciekawa propozycja, bo coś innego, troszeczkę inna barwa tego drewna. Można się tutaj czymś wyróżnić. Oczywiście fabryka ta stawia na jakość. A tak na zakończenie jeszcze
przeszliśmy się po tej strefie takiej dekoracyjnej. Możecie Państwo zobaczyć ogrom tego, dlatego że targi są bardzo duże. Oprócz tych typowo takich mebli, mamy też wyposażenie wnętrz, mamy florystykę, mamy arena design, więc tutaj jest tych jeszcze wydarzeń towarzyszących, warsztatów, wszystkiego dużo. No można dostać tak zwanego, przepraszam, że powiem, oczopląsu, dlatego że tak dużo jest tego wszystkiego. Jeżeli zwłaszcza chodzi o te dekoracje, no to tutaj, brzydko powiem, można oszaleć, bo nie wiadomo na co się patrzeć, na co zwracać uwagę. No trzeba byłoby kilku lub kilkunastu dni, żeby sobie to wszystko dokładnie obejrzeć. Targi zazwyczaj to jakieś 4-5 dni, w zależności tam kiedy się odbywają. No zakochałam się w tych brokatowych rzeczach, ale jestem taka soczka. Zapraszam Państwa do oglądania naszych innych filmików. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zostawcie łapkę, jeżeli filmik się Wam podobał. Zapraszam również do naszego sklepu stacjonarnego w Skawinie.